Wiadomo, że w tych meczach sparingowych wynik jest sprawą drugorzędną, no ale gdy wygrywa się z Podhalem 9-2, no to chyba pozytywnie można wejść w te kolejne mecze, w kolejny etap przygotowań do nowego sezonu. Myślę, że nie będziemy się na tym skupiać. To był mecz, skończył się. My będziemy wyciągać wnioski, przygotować się do kolejnych meczy. I tak naprawdę do sezonu, bo to jest najważniejsza część naszych przygotowań, żeby być w pełni gotowości do nowego sezonu i na tym się będziemy skupiać. Podkład do tego meczu przyjechał tutaj w takim składzie trochę mieszanym. Przywiozło te swoje największe strzelby, ale z drugiej strony testowało też młodych zawodników, więc co wy możecie z takiego meczu wyciągnąć? My przede wszystkim skupiamy się na swojej grze. Nie patrzymy na to, jak grał przeciwnik, jaki był wynik. My musimy wyciągnąć wnioski z naszej gry, bo na pewno te błędy jeszcze się pojawiają w naszej grze i na tym się skupiamy, nie patrzymy, jakim składem będzie przeciwnik, czy z kim gramy. My mamy być skupieni na swojej grze, na swojej taktyce i na tym się skupiamy. Co jest dla Was takim największym wyzwaniem w tych przygotowaniach? Co dla nas jest największym przygotowaniem? Myślę, że sama praca jest ciężka i na tym się musimy skupić. Przeciwnicy, mamy ciekawych tych przeciwników, przeważnie te drużyny, które teoretycznie będą z nami walczyć o miejsca, ale na pewno zmęczenie i na tym się skupiamy, że pracujemy na tym zmęczeniu i nie patrzymy na przeciwnika. Przeciwnik, z kim nie będziemy grać, będzie grał tak samo agresywnie i aktywnie. A naszym założeniem jest to, żeby grać dobrze w obronie, dobrze gdzieś tam w ofensywie, żeby skupiać się na tych małych detalach, które w sezonie będą decydować o wyniku. Rywale w sparingach to głównie polskie drużyny, oprócz Poruby, z którą zagracie za tydzień. Według Ciebie to jest taka lepsza trochę wersja przygotowań, że gracie z rywalami właśnie tak jak mówisz, z którymi później będziecie bić się o te miejsca? Ciężko powiedzieć, czy lepsza. Myślę, że każdy sparing jest dobrym treningiem dla nas, żeby zobaczyć naszą taktykę, bo na treningu może wszystko dobrze wyglądać, a w meczu jednak przychodzi przeciwnik grający na 100% i też narzuca swój styl gry i musimy jakby układać wszystko pod nich i zreagować, więc myślę, że te mecze są najważniejsze dla nas tym najlepszym treningiem, żeby właśnie w sezonie być przygotowanym na wszystko. To na koniec zapytam o to, który według Ciebie moment jest trudniejszy? Czy właśnie teraz, jak gracie w tych sparingach w takich dość nieregularnych odstępach czasu, czy później, jak już przychodzi sezon, gra się tak naprawdę już o coś, ale tych meczów jest troszkę mniej, czasem są weekendami i już schodzi się z tych obciążeń? No na pewno to jest najcięższy okres teraz, przygotowanie się do sezonu, bo trenujemy mocno i przede wszystkim mamy ułożony plan sparingowy po to, żeby grać mecz dzień po dniu, żeby to zmęczenie nam dawało znaki, bo myślę, że na zmęczeniu musi głowa pracować i wymaga to od nas, żeby na tym zmęczeniu reagować na sytuację i tą taktykę, żeby się stosować, bo mówię, na świeżości jeszcze gdzieś nadgonisz, czy coś zrobisz, a tu musisz myśleć dużo więcej, żeby te nogi jednak rozpędzić i złapać przeciwnika.